Oddział 461. Lipa, która powalona wiatrem bądź starością, być może byłaby pomnikową lipą, ale zwróciła na jedną rzecz: życie. Jak drzewo owego życia się trzyma, mimo tego, że powalone, że leży, to wyrastają zeń takie właśnie odnogi, gawęzie, dając pożytek choćby pszczołom i innym owadom. Coś, co odłupało się definitywnie, ta odnoga, która tutaj leży, ona już przepada bezpowrotnie, ale to, co mówię, ma jakiekolwiek połączenie przez system korzeniowy z ziemią, żyje dalej, trwa i jest też taką ciekawostką, bo to w końcu nie co dzień spotykamy takie rzeczy w lesie. Jak mówię, to będzie miało ze 2,5 metra obwodu, może więcej. Trudno jest teraz w tej chwili zmierzyć metru niejednemu. Nie jest rzecz wygodna. Inna rzecz, że w tym oddziele, trochę dalej stąd, parę dziesiąt metrów, jest druga podobna lipa, która ma ponad 2,5 metra. I ta lipa być może kiedyś dożyje pomnika przyrody. A to, gdzie jestem przy okazji, to gniazdo jodłowe. Proszę zwrócić uwagę na owo gniazdo. Tutaj jest jodeł. Może jest jodeł 30, nawet może nie jest 30. W każdym razie to było kiedyś ogrodzone jako gniazdo i jako gniazdo trwało przez długie lata. W tej chwili zamiast się tu zaopiekować, przesiąść sąsiadujące z owym gniazdem graby, dać trochę tym jodłom, no może więcej jak 30, przesadziłem, bo to jest trochę dłuższe, wyciąć sąsiadujące z owym gniazdem graby, żeby te graby nie cieniły, pozwoliły rosnąć tutaj tym jodłom, no to trudno jest takiego czegoś leśniczego oczekiwać, ponieważ jego wiedza na ten temat aż tak daleko nie sięga. Po prostu wie tylko, że każdy miesiąca jest wypłata, to dla niego jest ważne, to grab. Ten grab tutaj wycienił kilka tych właśnie jodełek. Gdyby go nie było, sytuacja byłaby zupełnie różna.